Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister i dzisiaj zapraszam Was na drugi odcinek serii 3-in-1, czyli jest to seria odcinków SGSM, regularnej serii SGSM, która mówi o teleturniejach, które miały co najmniej trzech prowadzących, co najmniej trójkę prowadzących. I dzisiaj zapraszam Was na cały odcinek dedykowany teleturniejowi Koło Fortuny, ponieważ nie tylko polska wersja miała więcej niż trzech prowadzących, a były jeszcze co najmniej dwie. No i właśnie dzisiaj kolejne dwie, czyli oczywiście jest więcej takich, których mają ponad trzech prowadzących już w historii swojej, ale dzisiaj wybrałem takie dwie, które no ewidentnie mają, miały i mają więcej niż trzech prowadzących. Przykład numer 1. Wersja amerykańska. Amerykański oryginał, czyli Wheel of Fortune, który w daytime, czyli w latach 1975-1991, miał w sumie czterech prowadzących. Pierwszym z nich był w latach 1975-81 Chuck Woolery, ten pan. Drugim w latach 1981-89 Pat Sajak, który dzisiaj, do dzisiaj prowadzi wersję w konsorcjum. Rok 1989, wiosna. Rolf Berniszke. I w latach 1989-91 ostatni prowadzący Koła Fortuny w daytime, Bob Gowen. To był przykład numer 1 i przykład numer 2. Wielka Brytania, brytyjska wersja Koła Fortuny również miała czterech prowadzących w swojej historii. Pierwszym był Nicky Campbell, lata 1988-96. Jego następcą w roku 1997 Bradley Walsh, to ten sam, który dzisiaj prowadzi The Chase. Kolejnym następcą, kolejnym prowadzącym był John Leslie, to były lata 1998-2001. I ostatnim prowadzącym w roku 2001 był Paul Handy. I to był przykład numer 2. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Super Game Show Meister. Cześć!